Proszę mi jeszcze powiedzieć, skąd taka anki napływ gotówki, czy w jaki sposób został zarobiony? No podjechali, teraz wybadali, że się tu kręcimy, tak jak my wybadaliśmy, że oni są tam. To zobaczyć, ale nie sądziłem, że takie rzeczy się wydarzą. Wiem, zresztą do ciebie pisałem, że... Ja nie wiem, co ja powiem młodemu. Powiesz mu prawdę. Ta. No jak prawdę, może... Trzymajcie się, będzie bujało. Wszyscy sali? Tak. Niech Axel podjedzie i nam furę podrzuci. To jest spalone. Paul, trzymasz się? Nie wiem, stary. Jedyne, co chcę teraz zrobić, to zacząć myśleć, jak uratować Bójka, o ile w ogóle żyje, ale ja nawet dobra, nie wiem, czy najpierw trzeba się zaopiekować młodym. Nie było go tam na dole, nie? Nie było. Chcieliśmy go sprzed tych kanałów i do nas zawieźliśmy, nie? Dobra, potrzebujemy furę i podjedziemy tam po niego. Ten, Jay. No? Trzeba to zrzucić. Doszedłem? Tak, dobra. Wysiadka. Panowie, nie będziecie mieli nic przeciwko, jak sobie... Nie. Okej. Okay. Może Blue Jazz w trochę inny sposób wykorzystam. Niech szybko ten. Niech Axel szybko przyjedzie. Dobra, auto już pływa. Ja pierdzielę. Wow. Nie mogę. Przykro mi, stary. Dzięki. Nie mogliśmy nic więcej zrobić, no. Było blisko. Wiem. Dzięki, panowie, że się staraliście. Ja pierdzielę. Nie wiem. Zemścimy się na nich. Zobaczysz. Dobra, wsiadajcie. Wsiadajcie, dymy są na mieście. Na pewno są dymy, po tej akcji. Dobra, dawaj do nas. Co się dzieje na mieście, Axel? Jak to wszystko dużo wygląda? Dużo policji, strasznie policji. Tak? Cześć. Jeszcze tego brakowało. Ja. Tego się na pewno będą zemstę planować. Więc musimy strasznie pilnować dzielnicy. Ale będą planować zemstę, co z moim wujkiem? Musimy go uwolnić. Znajdziemy go. Ogarniamy to na spokojnie. Najpierw jedźmy do młodego. Cześć moi drodzy, z tej strony ponownie witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym już odcinku na moim kanale. Wow, wielkie wow, co się stało na wczorajszym odcinku, moi drodzy. Ja pierdzielę. No, takiego czegoś w życiu gangstera to jeszcze nie było, żeby ta ulica aż tak szalała, moi drodzy. Widzicie, to jest wszystko bardzo rozwojowe. Wystarczy mały impact teraz, żeby kogoś rozcieczyć i walczyć o wpływy. Właśnie tak to teraz będzie wyglądać, moi drodzy. Więc zostawcie 12 tysięcy łapek, jeżeli chcecie zobaczyć, co stanie się jutro, moi drodzy. Ale słuchajcie, kochani, akcja akcją, ale już teraz na www.ospano.com leciały nowe czapki Ospano. Także, moi drodzy, zapraszam do sklepu i zapraszam po nowe czapeczki. Że pada śnieg, więc jest idealna pora, moi drodzy, by ochronić swoją głowę. Bo właśnie do sklepu na www.ospano.com wleciała nowa kolekcja, w której mamy same czapki, aż w czterech wariantach kolorowych: czerwona, czarna, biała oraz szara, która sprawdzi się w każdej stylówce oraz przy każdej temperaturze. Wasza głowa jeszcze nigdy nie była tak zabezpieczona jak z nowymi czapkami Ospano, więc jeżeli chcesz, żeby łeb ci nie odmarzł, padaj na www.ospano.com i zgarniaj czapeczkę. Kolekcja jest mocno limitowana, także zapraszam już teraz na www.ospano.com i kupuj nową czapeczkę. Sprawdzi się idealnie na prezent pod choinkę, dlatego nie ma na co czekać, bo święta tuż. Jedź, szybko. Kurde, tam słyszałem policję. Trzeba panowie zrzucić kolory dzisiaj, słyszycie? Tak. No. Jak długo myślisz? Nie, no na dzisiaj to na pewno. Jak widzieli czerwonej kurtki, to będą szukać. Ach, ja nawet na tą akcję nie wziąłem naszych barw, bo po co, ale zapomniałem, że mam dosyć charakterystyczne włosy i nie wiem, może to. Zjeżdżę. I co? Mówiłem ci, Pał, nie możesz się świecić jak choinka. Dawaj, wiesz tu na górę, szybko, no. Git, wierzaj. Słyszeliście? Tak. Dobra, chill, już chill. Ja pieprzę. Kurde, no! A kto, gdzie go zostawiłeś? W piwnicy jest. Dobra, chodźcie, szybko trzeba się przemieścić. Spokojnie, Paul. Nie jest twoja wina. Nie, będzie dobrze. Kurde, wujek się znajdzie. Ten, weźmy młodego na dół. Okej, masz go. Jeszcze nie było go tam. Chodź. Na dół, szybko, chodźcie na dół. Chodź, młody. Szybko, ja policja. Dawaj. Szybko. Do klatki, już. Ruch. Jo, widzowie. No właśnie, nieźle. Wisimy, ale gorąco trochę. Gdzie jest mama? O kurde. Poczekaj, zaraz pogadamy. Chodź. Stary, ja wiem, że jesteś przybity, ale teraz dla tego młodego to jesteś jedyną rodziną, dopóki nie odnajdziemy jego ojca. Więc stary, wszystko w twoich rękach, odłóż to wszystko na bok i musisz dodać mu siły, bo młody się teraz załamie. No stary, ja po prostu nie sądziłem, że takie coś może mieć miejsce. To jest właśnie ulica, przyjacielu. No właśnie, to jest ulica, moi drodzy. Nigdy więcej, jak cię wujek Jacob prosi, to nie wychodź, okej? Okay? No dobrze, no. Młody, jesteś cały?
A, jestem cały. Wujek Jacob mnie zawiózł tutaj. Git. Dobra robota, Jacob. No. Jest sprawa. No. No, poczekaj, ja... muszę... Nie wiem, nie od czego zacząć. Nie mów, że coś z mamą. Poczekaj, daj mi sekundkę. Dobra, inaczej nie mogłem. Dobra, mogę zacząć mówić, słuchaj. No, ale to... To co z mamą? Powiedz. Ciocia May nie żyje. Co? Nie. Jak to nie żyje? Próbowaliśmy wszystkiego, ale spokojnie, wujek na pewno żyje. Z ciocią nie było tyle szczęścia. Spokojnie. Ja dopóki nie znajdziemy wujka, będziesz u mnie. Ja mam... Może chcesz sobie usiąść, młody, co? Potrzebujesz ty do picia coś? Usiądź sobie, daj. Jay, daj mu mi usiąść. No spokojnie, młody. Ja ogarnę dzisiaj, posprzątam Javirę. Dobra, zaraz się zawiniemy na dajcie im chwilę, panowie, dajcie im chwilę. Chodźcie, niech sobie chwilę spędzą razem, niech to przegadają. A ja mam do was sprawę. Przynajmniej wiesz co? Przynajmniej Paul już ma to za sobą. Czekaj, chodźcie tu na klatkę, no. Nie chciałem tego mówić przy Paulu, ale to jest właśnie to, o czym mówię. To są tego konsekwencje. Gdybyśmy się inaczej zachowali na tej dzielnicy, gdybyście mnie posłuchali do cholery, a nie prowokowali, nie biegali, nie wiadomo co robili, plus gdyby Paul przemyślał to, gdzie jesteśmy, po co jesteśmy, to by się to zupełnie inaczej skończyło. Właśnie takie są skutki uboczne tego, jeżeli ruchy są nieprzemyślane. Słuchajcie, panowie. No? Wiecie, no trochę dałem dupy, ale to się zdarza na mieście. My jedziemy do mnie, muszę... Nigdzie nie jedziecie. Czekaj, na razie. Paul, teraz nie, słyszysz to, co się siedzicie dzieje? Siedzicie tutaj. Idźcie. Tak, bez poszukiwania teraz całym Los Santos. Idźcie tam na dół. Serio, idźcie na dół. Stary, idźcie, Paul. Podkata musimy ci zrobić, Paul. Dobra, to... Dobra, Axel. Daj spokój teraz. Paul, usiądź, zaraz przyjdę. O tym mówię. I to nie jest pierwszy raz, jak takie coś z Jayem przechodzimy. Czy ty, Axel, dlatego rozumiesz? Przynajmniej Paul będzie miał to za sobą. Rozumiem, ale mogliśmy na ich dzielnicę nie jechać. Wystarczy, że nie będziesz wychodził przed szereg i będziesz się słuchał, co do ciebie mówię. To nie jest taki lala, gdzie twój stary miał jakąś władzę i wszystko ci uchodziło na sucho. To jest prawdziwa ulica. Tu nikt nie będzie się nad tobą spuszczał. Jacob, a ty... Ja widzisz... chciał właśnie co do Jacoba, nie chcę być niemiły, ale wiedz, że prędzej czy później u ciebie też to nastąpi. Dlatego musicie, panowie, odciągać to gówno. My nie jesteśmy typowymi debilami, którzy biegają po ulicy i robią pam-pam. Nie da się czasami inaczej, ale pokażmy, że my mamy bardziej przemyślane ruchy. Teraz zrobiliśmy z akcję, jak typowe ludzie są w Central. I tak właśnie oni potem kończą. Kuwajmy się, chodzą. Tak, ta. Dobra, wejdźmy do środka. Musimy szybko zmienić ten kolor. Zamknijcie drzwi, szukać. Nie, zamknijcie drzwi teraz, git. Dobra, zamknę. Zamknij, no. No, dobra. Tutaj stańmy, żeby nas nie słyszeli. O tym właśnie mówię. To są konsekwencje, a my nie możemy sobie na nie pozwolić. Teraz będzie ostro, uspokoi się chwilę, to wszystko, ale zobaczycie. Minie dzień, dwa i będzie mniej patroli i zacznie się na nowo. Tym razem tylko, jeszcze... Mamy... Co? Mamy wagosów, jeszcze tych pomarańczowych mamy teraz. No, z tymi pomarańczowymi to jeszcze nie było nic, tak, znaczy no było coś, ale to jest normalne, no. Będziemy mieć ich tylko więcej. Ważne, żeby nam na hałik nie wchodzili. Jak nie będą wchodzić nam na hałik, to będzie wszystko dobrze i na Burton. Tylko teraz słuchajcie, albo się dogadamy z pomarańczowymi, albo jedziemy z nimi na ostro. Bo do wagosów daleko mamy i to raczej będzie na razie tak wyglądać. Nie wbijemy im się na dalszą część miasta, nie mając tutaj, wiecie, dobrej logistyki. Przecież byśmy musieli przez całe miasto jeździć, nie? Potrzebujemy ludzi, potrzebujemy większego spojrzenia na to, co tam, jak to wszystko wygląda tam. Więc no, panowie, musimy przemyśleć nasze kolejne ruchy. Szczerze nie przewidywałem jeszcze teraz jakiejś jazd wagosami, pomimo tego, że daliśmy ładny popis na tych podziemiach. To fizycznie, logistycznie nie jesteśmy w stanie tego na razie poprowadzić z wagosami. Wydaje mi się, że z pomarańczowymi powinniśmy wejść w pakt, bo sami ciężko będzie nam sami ciężko przejść. Jeżeli tego nie zrobimy, posrało no to ja nie wyobrażam sobie. Ciężko będzie się z nimi dogadać z pomarańczowymi. No właśnie, posrało cię. Nie, no to nie jest głupie, bo to nie chodzi o to, żebyśmy tylko wszystkich wybijali. Przecież możemy się dogadać, bo to też chodzi, to jest ważne. Co dwie głowy, to nie jedna. Dogadać albo sprowadzić ich niżej od nas. Wiesz, ale dopiero pamiętasz pewien etap, kiedy to wagosi jednak byli pod nami? Pod families? Wiesz co, tu nawet nie mamy teraz motywu dominacji. Bardziej by mi chodziło, żeby dogadać się z jakimś sąsiadem na chwilę, żeby sobie rozwinąć to wszystko tutaj bardziej. Stary, mamy trzech dealerów, chłopie, na opak na ulicy. No właśnie, to jaki oni by mieli powód, żeby się z nami dogadać? No taki, że możemy się zatrzymać na chwilę. Nie wiem, mamy dobry towar, stary. Możemy im podrzucić po taniości, żeby to poszło, albo możemy sobie obiecać pomoc. Może ktoś tutaj z okolic ten. Tylko, że... potrzebujemy tego.
No nie wiem, czy potrzebujemy, ale w chwili obecnej, to widzicie, jak oni od razu zaczęli do nas walić na naszym terenie, to są Wagosi. 8 lat temu byśmy ich zjedli, teraz nie wiem, jacy są. Nadal tak samo głupi, a jak z ich siłą, to nie wiemy. Stary, no nie wiemy. Nie wiemy tego. Najgorsze jest to, że nie wiemy. Ale widocznie muszą mieć dobre plecy, skoro decydują się jechać tak daleko. Dobrze wiesz, że żeby pojechać daleko, to naprawdę trzeba wiedzieć, co się dzieje. Także... A gdzie jest ten łepek od nas w ogóle? Który? No ten. Rick? No? Nie wiem, co my teraz. No właśnie, zobacz, czego nie ma. Moi drodzy, gdzie jest ten gościu w ogóle? Zniknął nam. Nie ma go. No to nieźle. Wagosu bym się bał, bo jeszcze jak mój stary był, to oni dostarczali mu największą kasę. W sumie, głupio się pytamy, gdzie on jest. Dzwoń, ja idę zobaczyć do tego i zaraz dokończę. Po co mam dzwonić, jak mam jego ten GPS-a? Dobra, to patrz. Moi drodzy, idę do Poła. Jak tam, opaki? A... Średnio. Wiesz co, stwierdziłem, że po prostu jak tylko będzie moment, wracamy do mnie, ja muszę postawić to zajęcie rodziną, stary. Poł! Wy macie gdzie ten? Gdzie mieszkać? Ta, no mam chatę. Ale tak, żeby nie wiedzieli, że to twoja chata? A... Dobra, myślę, rzucimy mu quick security na web. Dobra. Będziesz miał moją filmową ochronę. U siebie na menelni. No guys, dajcie nam chwilę, co? Luźno. No dobra, spoko. Słuchajcie, rzucę wam quick security. A? Do chaty, będą wam stali kozaki, więc to będzie wszystko bezpieczne. Ale teraz tak, Paul, twój wizerunek, stary. Albo, słuchaj, wiem, że to jest zły czas, ale albo... Zaczynasz działać tak, jak my działamy i zaczynasz zakrywać swoją mordę, włosy i inne rzeczy. Albo stary, nie wiem, będziesz sobie tylko sprzedawał towar, stary. Ja nie mogę z takim przypałowcem jak ty biegać po ulicy. Ale jak będziesz wyglądał tak jak teraz... Panowie, ja ale jak będziesz wyglądał jak teraz, to będziesz miał więcej takich sytuacji jak w tym momencie. Chowaj mordę, stary, to jest najważniejsze teraz. Każdy punkt charakterystyczny jest wyrokiem śmierci na ciebie. Dobra, panowie. Teraz podpisałeś ze 4. Nie chcę nic mówić. Zawsze będzie kominiara po prostu. Będę zakładał kominiarę i tyle, no. Nie chcę nic mówić, ale gdybyśmy się spotkali w innym miejscu, może by do tego nie doszło. Więc trzeba myśleć teraz, co robimy, gdzie robimy, jak robimy. To nie są zabawy, że będziemy sobie grać w kosza z innymi, no. Dobrze, wiesz. Ty młody, albo w ogóle jak ci na imię? Phil jestem. Phil, okej, okay, no to w takim razie ty też wychodzisz jak najmniej z domu, żeby cię nikt w życiu, znaczy nikt obecnie nie widział. To najgorsze jest to, że tam ci go widzą, właśnie. No, to zaczynają się schodzić. Chodzisz do szkoły jeszcze, co nie? Tak. Działasz robisz do szkoły? Sobie tydzień wolnego. No, tutaj do koledżu. No to robisz sobie tydzień wolnego obecnie. To będzie raczej normalne, ale dobra. Po tym jak, kurde, no będą go szukać. Dobrze, nie, no, bo, dobrze będzie, bo jakby się wstawił. Będzie u mnie, on tam będzie bezpieczny. Jedyne co, Dwayne, jeżeli mógłbym cię prosić, żeby ktoś przewiózł nasze rośliny, ja muszę się tym zajmować, muszę mieć jakieś zajęcie. Stary, nie będziemy jej przenosić, bo to będzie zbyt duży przypał. Będziesz tu wpadał, no spokojnie. Okej. Okay. No, ale na razie odpoczniesz sobie od jakiejś sytuacji. Tylko no, naprawdę, już trzeba uważać. Już nie wjeżdżamy tutaj prywatnymi. Czyli, koniec. W jakiś dzień... Ja tutaj prywatnym nie jeszcze. No ja byłem, cholera. W jakiś dzień, panowie, musimy nagrać ten klip w jakiś... Dobra, siądź na dupie dzisiaj i zgadamy się jutro i pogadamy o tych rzeczach, dobra? Na razie ten, przewieziemy was, tylko się przebierzemy, dobra? Tak. Dobra, Jay, niech chłopaki auto ogarną. Dobra. Ja się idę przebrać, zaraz będę. Moi drodzy, właśnie to jest wina Poła, co się stało. Wina Poła, wina Axela, bo nie potrafili się zachować. Poł zaryzykował, pojechał w ogóle na dzielnicę, my tam w barwach przejechaliśmy, nic nam nie powiedział. To są głupie błędy, które kosztują naprawdę wiele, moi drodzy. Życia nikt nie zwróci. I szkoda, że to się tak skończyło, kurde, już było tak blisko, no właśnie tak to jest, więc myśmy... nad tym, co robimy, żeby się to później nie powtórzyło. Dobra. Ty masz klamę, nie? No mam. Nie chodzę bez. Dobra. Auto jest chyba na górze już. Chodźcie. O, młody, chodźcie. Poczekajcie tutaj przy wyjściu, ja podjadę jak najbliżej. Dobra. No, może już się policja nie będzie kręcić, moi drodzy. Odwieziemy ich. Będzie dobrze, opaki. Odnajdziemy twojego ojca, młody. Fajnie by było. A ty, Paul, zawsze będziesz ze mną, prawda? Jasne, że tak. Phil. Musisz zapamiętać pewną sentencję. Musisz być silny jak Hulk. Zapamiętaj to. Silny jak Hulk. Zapamiętam. Dobra, wsiadajcie. Dobra. Dokąd mamy jechać, Paul? Jedźcie na Vespucci, tam. Kurde, dobra. Vespucci jest teraz niebezpieczny. Jedź naokoło. Wiem. No to, ale tam jest moja hacjenta. Dobra, gdzie damy radę, no spokojnie. To, że sobie powybrał teraz miejsce do mieszkania? Chyba są twoje rodzinne strony w takim razie, nie?
Tak jest, tu niż, tu, w dół, w dół, w dół, w dół. W dół, okej. Wykręć. No dobrze, tutaj. Będę cię szukać po całym mieście, ale nie tutaj. I w dół, tu, tu, w dół. Nie, 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 dobra. Tu są do mnie, Jay, Troszkę wcześniej. Widzisz? Tutaj, wiesz, tu, wiesz, tu. Próble, o, tutaj, 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 trzeci domek, jedź, jedź. Dobra, pozwolisz, po, że sprawdzimy, co? Jasna sprawa, to tu. Dobra, chodzi. Zaraz będziemy. Przy okazji pokażę wam moją plantację, taką skromną. Dobra, chodź. Sprawdzam prawo. Dobra, tu czysto. Tutaj... Tutaj to cholery jasne, skarby. Mieliśmy sprawdzić. O. Dobra, idę. Sprawdzałeś górę? Mogę się tego spodziewać, ty patrz. Co, no co nieco tutaj, co nieco tutaj chomikuje na czarną godzinę. Dobra, ty, dobra. Pał, ciekawy pokoik tutaj masz. Jay, chodź, gdzie jesteś? U góry. A. Zobacz sobie ten pokoik pierwszy. Czekaj, patrzę tu. O kurde, Paul, co ty robisz? Wiesz co, no generalnie dorabiałem podrabiane ID, a w razie jakichś nieprzyjemności, no to robiłem sobie przesłuchania. Okej, okay. Młody nie musi tego oglądać. Co ja? Co tam masz za pokoik? Teraz to już nic, tylko ten. Dobra. Chyba jest git. Tak, jest git, dobra, Paul. Gdyby coś się działo, odzwoń, a to zaraz wyślę z swoich ludzi z firmy. Pozwól, że zamutuję ci tu jedną kamerę. No poczekaj, wezmę radio. Jak będziecie chcieli wpaść, porobić sobie klatę, dobra, albo biceps, to zapraszam was. Poczekaj chwilę. Chłopaki, halo, jesteście na linii? Zostawiam kamerę tutaj, wrogu. Jasne. Halo? Halo. Halo, halo? Halo, halo. Dobra, panowie, teraz tak, Grzegorz, odpal mojego GPS-a na przyzradio teraz. Widzisz mnie? Widzę. Fosa, bierzesz auto prywaciaka, słyszysz, albo suwa, bierzesz suwa po prostu, bierzesz, dobra, wkładasz do niego AMK, kamizelkę, ubierasz dupę i siedzisz tu w okolicy. Ten dom, to jest trzeci dom tutaj po środku. Informujesz mnie, jak tu wbija, gdzie wbija i kiedy wbija, słyszysz? Słyszę. Jeżeli coś się będzie działo, masz interweniować. Dobra, jadę. Dobra, no. To co mam po tej jadze fazą? Na razie nie, ty obserwuj tam. Dobra, obserwuję. No, zaraz schodzę z radia, panowie. Dobra, czekam na kolejne komunikaty, jakby co. Dobra, sorry, wybacz. Mój patrol tu jedzie, będzie się kręcił w okolicy na full time. Dzięki, panowie. No. Masz telefon, masz broń przy sobie, tak? Ja zresztą w domu mam tego cholerę. W razie czego telefon, pomimo tego, że będziesz miał ochronę, to dzwonisz do mnie albo do Dwayne. Tak, słuchaj, Paul. Zamknij sobie okna, niech młody... Zasłonię. Ta, kurde, niezły masz tu sprzęcik. Stary, co jest to? Weź się w garść. Dobra, słuchaj, gdyby się coś działo, to moi ludzie tu są, ale my też będziemy interweniować. Jak sąsiedzi w ogóle? Git? A nie, są w porządku, to moi ludzie tak naprawdę, więc jest gigant. Ludzie, się działo, to dobrze. To będą w potrzebie. A czy twoi ludzie... Chyba, że chcesz, to możesz puścić tu mojego tego pracownika, siądzie sobie tu na dole i będzie siedział stary jak na szczuryczek. Jasne, panowie, jak chce, to nie wpada, zresztą tak jakby jest. Ja teraz traktuję was jak rodzina. Dobra, gitara, będzie dobrze, stary. Nie wiem, czy to jest poprawne traktowanie, ale okej. Okay. No, będzie dobrze. Okej, okay, podjechał ktoś? Zajmij się młodym. A, dobra. Jasne. Chodź tu, Fosa. Do widzenia, wujku Dwayne. Fosa, chodź tu. Opie, to jest ta chata, słyszysz? Fosa, Paul Fosa. Fosa, tu masz kanapę, bierz sprzęt, stary, i siedzisz tu do odwołania, słyszysz? Dobra. Jakikolwiek problem, dzwonisz do nas, czy to wołasz na radio. Dobra. Ja tu wpiszę wszystko w rejestr, twoją chatę, stary, zaprzyjmę do firmy jako obieg ochrony, to będzie mogli tu interweniować na pełną skalę, więc spoko. No. Dobra, wejdę na Reddit, już załatwię. Trzymaj się. Trzymajcie się. Niebawem wpadnę zaopiekować się roślinkami. Dobra. Będzie dobrze. Thanks. Czekaj, Jay. Dobra. Ja tylko na radio powiem. Grzegorz, jesteś tam? Jestem. Dobra, słuchaj, Grzegorz, robimy tak. Co on ciebie szuka? Tutaj, gdzie jest Fosa, on ci podeszcie pełny adres, zaraz podpowiada tutaj chłopaczka. Wpisujemy tą chatę w rejestr, słyszysz? Tak, jest ten, co on ciebie. Tak, wpisujemy ją w rejestr, dajemy tutaj full pakiet, słyszysz? Dobra, nie ma kłopotu. No, że od teraz jest pod naszą ochroną i mamy tu pełne prawo do działania. No dobra, już to wprowadzę do systemu, dobra, więc to wprowadzaj. Wysyłam ci SMS-em, Grzegorz. Okej, dzięki, dobra, właśnie panowie, otrzymam ten SMS. Na razie bez radia, potem będę, hej. Dobra, hej. Dobra, Jay, dawaj. Odjedź trochę. Chłopie, przesrane, musieliśmy ogarnąć tych chłopaczków. Axel się rzuca, stary, jak nie wiem co, a Jacob to charakterek. No to.
lewo. Akurat dobra. To trzeba jakby im stemperować. Podejdź tam, stary, w okolice tych wagosów, zobaczmy. Dobra. Słyszysz? Cholera jasna. Po nas? Tak. Dobra, dobra. Dogadamy się. Ja będę gadał. Dzień dobry. Dzień dobry, starszy posterunkowy Jackins. Dzień dobry, starszy szef Quick Security Dwayne Hill. Witam, proszę o, pana. O, proszę, słyszałem o tej firmie. Tak. Mieliśmy tu niedawno strzelaninę. Dlatego właśnie tutaj jesteśmy, drogie panie funkcjonariuszu. Sprawia no tak, że właśnie przed chwilą właśnie realizujemy tutaj zlecenie dom obok i byłem na realizacji i właśnie teraz wracamy. Także mamy wszystko wbite w system, dokumenty, wszystko, więc nie wiem, chce pan dalej tracić czas, czy możemy jechać dalej? Nie no, w porządku. Czyli, widzieliście coś? Pan... Nie, nie widzieliśmy, ale właśnie słyszeliśmy o tej aferze na mieście, no i teraz ludzie dzwonią i korzystają z naszych usług, więc no jest nam to trochę na rękę, ale liczymy się z tym, że jest niebezpiecznie, no. Dobra, a jaki dobra. Jest powód zatrzymania w ogóle? No wiecie co, zatrzymujemy takie samochody, bo generalnie no. Gangi się poruszają właśnie takimi pojazdami, więc... No, to więc muszą dobrze być... tam zarabiać w takim razie. Ale dobrze, pozwolę sobie sprawdzić jeszcze rejestrację pojazdu, dobrze? Śmiało. Co z tym autem? Nie jest nasze. Cholera, to liczymy na farta, tak? Mhm. Ja pierwszy. Salsa jest? Nie wiem, chyba nie. Nie odpowiadam na radę. Cholera jasna. Jak coś to powiemy, że to mamy od klienta. Mhm. Dobra, dobra. Auto jest zarejestrowane na człowieka o nazwisku James Bond. To pański znajomy, pracownik, bo klient. Być może klient, być może klient, no. Jakby mamy auto od klienta, bo właśnie zależało nam na tym, żeby nic tutaj, wie pan, po tej strzelaninie ludzie się po prostu boją i nie chcą, żeby widzieli, że nagle zajeżdża tu wóz ochrony czy coś, więc użyczyli nam swojego prywatnego samochodu, żebyśmy mogli tutaj podjechać i bez jakichś większych podejrzeń zainstalować nasz sprzęt i wszystko, żeby sąsiedzi nawet nie wiedzieli, wie pan, tak po cichu to jest załatwione wszystko, dlatego czasami udostępniają nam samochody, a to jak sobie nazwał ten samochód, to ja nie mam zielonego pojęcia, także no możemy, jeżeli to jest problem, to możemy wysiąść i to auto zlawetować, no ale czy jest konieczność taka? Wie pan co? A mógłbym jeszcze dokumenty kierowcy? Bo... Jasne, proszę bardzo. Dobrze, dziękuję. No, James Bond, stary, co? Ludzie to fanatycy. A, cholera, nie spodziewałem się, że będziemy stary stać jeszcze zatrzymani. Dobra, panowie, jedźcie, nie zajmuję już wam dobra, czasu. Dobra, dzięki. Dobra, cześć. Miłego. Jedź, stary, jedź. Boże. Jak to mówi, głupi ma szczęście? Jedź w prawo. My mamy podwójne szczęście, dobra. My właśnie zrobiliśmy kółko, stary. Prawie, ale do... O kurde. O, bardzo dobrze. Ja pierwszy. Jay, weź na chwilę wykręć to pod kółka, no. Dobra, to nie jest twoje auto, więc ja to zostawię. No. Myślę, że muszę coś sprawdzić. Idzie ze mną, czy... To chodź. Ogarnę szybko te dokumenty, nie? Cześć. Co Grzegorz, ogarnąłeś to, co prosiłem? A tak, gotowe są dokumenty, jedynie ten musisz podpisać. Dobra, git, to się ogarnie. Dzięki ci, Grzegorz, dużo fajnych wspomnień mi robisz. Tak, wszystko git. Dobra reakcja, panowie, na to, co się wydarzyło. Bardzo dobra, mało brakowało. Zniszczył mnie ten dzień się totalnie. Nic się nie działo złego, Grzegorz? Nie, wszystkie zlecenia były okej, wpłaty na czas były dokonywane. Dobra. I zero takich poważnych interwencji. Dobra, o to chodzi właśnie. Czyli jest okej. Co jest? Dzień dobry. O, cześć, Dwayne. No, możemy pogadać? Możemy. Telefon mi się rozładował, a temat jest. Kurde, niedobrze, że tak do firmy wbijasz. Dobra, biorę go na zaplecze. Dobra. Chociaż, no co jest? Stary, bo trzeba się rozliczyć z tymi dealerami, nie? I wiesz... A gdzie oni teraz są? Że będzie szef. Dobra, to wiecie co? To Jay, skocz po moją furę. Dobra, w sumie jest niedaleko. No, a z nimi zgadamy się... Wiesz, jak jest moja chata? Jedziesz tam dalej? O, to byłem już u ciebie. Czy... No, to tam na lewo, stary, zaraz jest taka zajezdnia. I ten. I tam, stary, się ogarniemy. Dobra? Dobra, spoko. No, to niech tam przyjadą. Zobaczysz nas. Dobra. Dobra, moi drodzy, kurde, ale jest powalony ten odcinek dzisiaj. Ja, od wczorajszego odcinka mam takiego muda, moi drodzy, ciekawego, że nie jestem niczego pewny. W ogóle nie wiem, co ze mnie. I tutaj, kurde, problem z tym gościem, którego tam porwali od popoła. Popoł załamany, trochę morale spadły, no ale to jest właśnie karma. Nie mówię, że karma za jakie złe czyny, ale po prostu za to, że byliśmy nieuważni. O, chyba tam jechał Jay. Dobra, jest i on.
Przesiadaj się. Co jest, stary? Hydron wystrzelił. Dobra, załatwimy to, stary, z tym Jayem, Jacobem, z tym jego dealerami. Jayem, proszę mnie nie obrażać. Stary, jestem bardzo zmieszany. Nie ogarniam, co się dzieje. Kto za mną jedzie? To jest Axel i Jacob. Taką furą jadę? Na to wychodzi. Martwi mnie ta Emily, stary. W jakim sensie martwi? No, martwi mnie w takim, z tego słowa znaczeniu, że nigdzie jej nie ma, stary. Kurde, pieprzony super. No to nie wiem, nie masz jej numeru? No właśnie, cholera, mam, ale nie odbiera. Cholera jest. No, boję się. Musiałem znaleźć. Boję się, że to był spisek z jej staruszki. Nie podrzuciłeś jej nic? Żadnej pluskwy? Nie, no stary, nie myślałem tymi kategoriami ostatnio. Cholera. Czy mój błąd? No, trochę tak. Myślisz? Kurde, nie wiem, czy jej ufać, czy nie. No, nie powinieneś jej w ogóle ufać. Więc musisz to zrobić, nawet nie wiem, jak wróci. O ile wróci, stary. Nie ma jej auta. Dobra, pokazałem im tu zajechać kawałek prosto, jest ta zajezdnia, wiesz, która? Tak. Dobra. No kochani, no nie wiem, co z tą Emily, no. Ja pierdzielę, z jednej strony... Nie wiem, takie dziwne to wszystko jest, ta relacja jest też taka dziwna. Nie wiem, co się dzieje, kurde. Za dużo mamy na głowie, za dużo się dzieje, jeszcze sobie nią zaprzątać głowę, to jest chyba błąd, moi drodzy. Dobra, tutaj się z nim spotkamy. Skocz tam na główkę. To ty za mną tutaj wtedy byłeś? W sensie? Ta pamiętna akcja tutaj? Nie, to Leonardo. Nie. Na tamtej górze był, pomógł mi. Kurde. No, dobra, jest i on. Fajna fura, skąd macie? A ja nie wiem, pytaj Axela. Sprzedałem tą starą. No nieźle. On podobno przecież sobie ten GTR trzymasz. Twój chłopaczek to jest? To. Cześć. Chodź na dół. No witam. Dobra, no. A bo tutaj chodźcie, to będzie git. Niech Axel stanie, nikogo nie wpuszcza. Dobra, koleżko. Jak się sprawy mają? Sprzedałem wszystko ziomkiem, tylko nie mógł przyjechać. Wszystko poszło? Wszystko. Dobry ruch. Szybciutko poszliśmy. Mhm. Szybciutko? No. Aha, to dlatego tak późno kasę dajesz, ta? No właśnie, co z tą kasą? Ile tam mamy? No 10 koła z tego wyszło, da wszystko. Dobra, dawaj tą kasę. Jacob, przelicz tą kasę. Mamy 10 koła? Masz. No jest. Dobra, zostaw mu 2,5. Dobra, daj mu kolejną działę, teraz dwa razy tyle ma z tego być. I wrzuć to zaraz, Jacob. Wiesz co, ja myślę, że chłopak sobie spokojnie poradzi z 3 razy tyle za czy? To cudowne spóźnienie. Czujesz się na siłę z tym? Chyba no, nie masz wyjścia. No nie mam wyjścia. No tak nie? Czy nie? No tak. No. Dobra, to pójdźcie po ten, jak mu dasz, to przyjdź tu zaraz. Dobra. No i co myślisz? Przypominaj to coś? Ciężko, żeby nie przypominało. Nie, że co? Tak. Jak ze starych czasów. Co to za dziadek? Gorzej się ubrał stary jak na lato. Ty, ten stary pryk... Dobra, jaki tu jest problem? Co jest, widzowie? Ja pierdzielę, gość się zamarznie. Czemu on mnie prześladuje? No, co tam? Dobra. Dobra robota z tym gościem, spisał się. Ty, my też zwlekaliśmy trochę czasu. Zostaw tą kasę sobie, odpal ją na pół z połem sobie. Ja nic nie biorę tym razem procentowo, ale już następny dzień będę brał. Angażuj jak najwięcej teraz chłopaków. Mamy cały Howick Burton. Może trochę na ten, na sprzęt, czy nie potrzebujemy. Na razie jest git. Wybierajcie kasę. Niech to idzie. Zostawcie to na rozruch jeszcze bardziej, nie? Czyli co, więcej chłopaków ubrać? Tak, więcej, zdecydowanie. Dobra. Burton ma być zalany Blue Jazzem. Cała dziewica niebieska. Ta, o to chodzi. Więc działajmy w tym kierunku. Dobra, wiesz co, my spadamy, bo jest napięta atmosfera cały czas. A wy działajcie, niech towar lata. Jasne, dobra. Moi drodzy, wy też myślę, że będziecie mogli się przyczynić do dystrybucji tego wszystkiego. Dajcie znać w komentarzach, moi drodzy, jak możecie pomóc nam z pieniążkami związane z dystrybucją Blue Jazza, moi drodzy. Jestem ciekaw, co wy myślicie. Dobra, Jay, spadamy. Tak. No. Cześć, dziadek, mówił twoje imię. Nie wiem, stary. Mam ich trochę dość, tych starych dziadków. Sami tacy się stajemy trochę. Powoli, do celu. No, ale powiem ci, no, Jacob jednego gościa już dobrze ogarnął, chłopie. Dyszkę wykręcił. A ty, co z tym twoim Robertosem? Brakowało go. Co? Brakowało tego Robertosa. Nie rozumiem. Mówię, że brakowało twojego Robertosa, gdzie są twoje ludzie? Ty. Czekaj, to jest ona? Stary, nie poznaję tego auta, czekaj. Dawaj. Może jakie to są wariaty, stary, oni się rozwalą zaraz. Nie wiem, czy to jest ona. Podjedź na równi. Nic nie widzę, że to Emily? Czekaj, stary, bo ona szybko jedzie. Nie wiem, wyrównaj z nią, żeby zobaczyć przez szybę. No wiem, no ale patrz jak ona jedzie, stary, co ja mogę zrobić?
Czekaj, zobaczę. Emily? No? Kurde. Dawaj na bok. Ty to ona, stary. Dobra, podrzucę im jej coś do auta na początek. Dobra, dobra, no. Tylko czekaj. Zajedziemy... Ja spróbuję jej podłożyć coś pod nią. Zajedziemy tu do ciebie, co? W okolice. Dobra. Kurde, moi drodzy, Emily, ja się bałem, że coś się stało. Może coś się stało, no i nie wiem. Nie, dziwne to jest. Dzisiaj. Gdzie tu mogę stanąć, stary? Chyba obok twojej chaty. Tak, możesz. To było tu na prawo, nie? Mhm, dokładnie. Dwa razy w prawo. Ewka by się wkurzyła, jakby znowu mnie zobaczyła. Mówiła coś w ogóle? Nie. Może wejdziemy do ciebie na podjazd. Spoko, nie powinno jej być w domu teraz. Ja proszę. To akurat są klientów. Kurde, Emily, wszystko w porządku? No, wszystko w porządku. Co u ciebie? Nie da ciepło ci? No przecież jestem ubrana w kurtkę, nie? Okay. Dobra, widzę, koniec pytań. Nie no, wiesz co, jakby nie odbierałaś, nigdzie cię nie było, w domu też cię nie widziałem. No, myślę, że coś się stało. No, musiałam sprawę ogarnąć, wiesz? Jedną. Okej. Okay. A też nie chciałam ci przeszkadzać, bo wiem, że masz zajętą głowę, nie? No wiesz, teraz to mi nie będzie przeszkadzać na wzgląd sytuacji, która się wydarzyła, także fajnie było, jak żebyś dała czasami znać w sumie. Nie wiem, nie wiem. Wszystko okay? Sobie mieszkania po prostu widziałam, wiesz? Jedno takie fajne. A. No, bo żebyś miał większy komfort, nie? No nie no, jest okej, okay, nie przeszkadzasz mi. A no to super, no to na razie jak nie muszę, no to... Ale tak to ogólnie wszystko okej, okay, a u ciebie jak tam? Jak sprawa z moim ojcem? No właśnie, dlatego miałem takie mieszane uczucia, bo ciebie nie ma, twój ojciec też się nie odzywa, ukrywa się gdzieś, nie możemy go złapać, namierzyć. Na pewno wszystko okej, okay, jakby nie widziałaś się z nim? Nie, w ogóle nie widziałam się z nim. A w ogóle gdzie my jesteśmy? Co my tu robimy? My pod jakąś chatą tak stoimy? Nie, no to Jay. Jay chata, on tu mieszka akurat, a chyba to jest jedyne miejsce, gdzie mogliśmy się teraz zatrzymać. Aha, no, rozumiem. W sumie może chodź na chwilę, coś się zapytam. I teraz mój Jay powinien to wyczaić, że ja tu idę podłożyć jej pluskwę do auta. Ten, wygodnie się tam między krzakami? Co? Nie, nic, nieważne. Właśnie, potrzebuję się dowiedzieć, albo może no nie tyle co dowiedzieć. Głupie mi jest cię o to prosić, ale w sumie może to być jedyne wyjście z tej sytuacji. No. Jeżeli twój ojciec gdzieś się zaszył, to być może jesteś jedyną osobą, która może go wypłoszyć. Mhm. Tylko pytanie, czy ty byś chciała coś takiego robić w ogóle? No słuchaj, jak ty mnie prosisz, to co, no możemy o tym pomyśleć, musimy o tym porozmawiać, nie? Jeżeli coś jest taka sprawa, obgadamy temat, to nie ma problemu. No dobra, to by nam bardzo ułatwiło. Drugie moje pytanie jest... Masz broń? Mam broń. Pokaż ją. Proszę bardzo, Glock. Pokaż, jak z niej celujesz. Pochyl się bardziej. Dobrze. Noga do przodu, stabilnie na nogach, pewnie. Czekaj, stój, celuj, nie ruszaj się. Kciuk trochę wyżej. Dobra. Jest. Dobra. Ile razy strzelałaś? Nie wiem, może z dwa. Masz chwilę? No. Chwilkę mam. To jedź za mną. Dobra. Jay, jedziesz z nami na strzelnicę? Spoko, i tak nie mam nic do roboty. Dobra. Chyba, że mam coś do roboty. Wiesz co, wolałbym, żebyś był w okolicy. Dobra. Moi drodzy, tak będzie bezpieczniej na razie, żeby Jay był obok nas, bo różne rzeczy mogą się wydarzyć, a ja przy okazji sprawdzę, jak Emily sobie radzi z bronią, moi drodzy. Jak będziesz jej poprawał pozę czy coś, to też możesz jej tam jakąś pluskę założyć do jakiejś kieszeni, kaptura czy coś. No właśnie o to mi chodziło. Brawo. Moi drodzy, musimy być smart, musimy szybko działać i konkretnie... Masz, tutaj ci jedną daję. Tak, i to są te ocalsy? No. Dobra. Przecież nie od guacamole. No, trzeba uważać, stary. Bardzo niebezpiecznie się zrobiło. Wszędzie. A? Spodziewałeś się? Nie. Ja też nie. Musimy to dobrze rozegrać teraz na tej silnicy, tak? Żeby nie wyczuła stary. A no to wiesz, poczuję lepiej, niż ci się wydaje. A przestań. Z wyrolu. Chodź. Czekaj, czy łysy będzie. Moi drodzy, musimy to bardzo dobrze rozegrać, kurde. Zamknięte. Piszesz, że jest to... Ja pierdzielę, przecież łysy się teraz zabawia z tym, właśnie z tym gościem. No tak. Ja pierdzielę, widzowie, i zamknięte jak na złość. Dobra, ja zrobię to inaczej, widzowie. Kurde, wybacz, myślałem, że będzie mój znajomy, a okazało się, że jest zamknięte. No, na spokojnie. Co robiłeś w tym ostatnim czasie? No, szukałam mieszkania, oglądałam kilka mieszkań. No, w sumie to tyle, nie? Tak? No i sobie jeździłam autem ze znajomymi.
Z jakimi? A tak to. Z tym, którego poznałeś, bo opowiadał. Ten twój były? No. O, proszę. No ale ty, żeś sobie za dużo nie myślał, nie? Nie myślę. Nie, broń Boże. Jakby, no tak mi się przedstawił, nie? No, ale to jest... To jest wasza sprawa. To jest, nie wiem, po prostu jest dla mnie jak braciszek, wiesz o co chodzi. No chyba był kimś więcej niż brat, nie? Znaczy, to no, było takie... Coraz no, gorzej, dobra, nie rozmawiamy na ten temat. Coraz dziwniej to brzmi, moi drodzy, wszystko. Nie ma co rozmawiać na ten temat. Ja pierdzielę, ona swojego byłego nazwała bratem, moi drodzy, w jakim kierunku to zmierza? Ja pierdzielę. No dobra, a w ogóle czym on się zajmuje? Ty szczerze ci powiem, że chyba jakąś tam pracę ma, ale za dużo się nie chwali na ten temat. No właśnie, bo wiesz, bo powinnaś ograniczyć teraz kontakt z ludźmi, którzy mogą być niebezpieczni dla tej całej sytuacji. Twój ojciec, jeżeli on coś knuje, to może brać pod uwagę to, że my możemy mieć kontakt wszyscy razem, więc... No, nie zdziwiłbym się, jak twój ojciec mieszkanie, które miał za 20 milionów, potrafiłby nawet... Właśnie, od kiedy wasz kontakt się odnowił? Może tak? No, od randki naszej. Aha, ale nie chodzi mi z tym znajomym, tak? Aha, nie. No to nasz kontakt, jak zrobiłam w sumie jeden z pierwszych zlotów tutaj. A kiedy to było? To przyjechał. O kurczę, ciężko mi teraz powiedzieć. Nie pamiętam, szczerze powiedziawszy. A skuban, zaraz ci auto skasuję. No, zaraz to w ogóle mi rozwali to auto. Kiedy to było? To jest istotne dla twojego bezpieczeństwa. Pamiętasz licytację? No. No to od tamtego czasu jakoś tak. Okej. Okay. Moi drodzy, robi się to bardzo niebezpieczne, bo ja mniej więcej od tamtego czasu mam konserwatora u siebie. No, mam pewne podejrzenia, ale nie wiem, czy są słuszne. Wiesz co, na twoim miejscu po prostu uważam. No dobrze, no to jeżeli ty tak mówisz, no to po prostu ograniczę z nim kontakt, nie? Nie, znaczy, kurde, to nie miało tak zabrzmieć, kurde, jak to wszystko znaczy... źle brzmi, moi drodzy. To jest, znaczy, kurde, żebyś mnie zrozumiał, o co chodzi. Jest bardzo niekorzystna sytuacja teraz z tym wszystkim i najlepiej jakbyś nie robiła nic, co naraża nas na dodatkowe ryzyko wszystkich. No dobrze, no nie ma sprawy. To nie powinno tak brzmieć. Dobra, nauczymy cię czegoś. Dobrze. Dobra. No to pokaż mi, jak strzelasz. Tamte krzaki. Które krzaki? Potrzebujemy jakieś auta? Nie, na pokaz? Nie, spoko, damy radę, no. No, jeszcze raz. Pluskwa podłożona, moi drodzy. Co tak wolno? Szybciej. No... O, nie ma źle. Słuchaj, stań sobie trochę pewniej. Zaprzyj się na lewej nodze. Wyceluj. Pochyl się. Dobrze. I teraz tak. Próbuj w momencie, jak będziesz strzelać, delikatnie ściągasz tą broń na dół. No i teraz szybciej. Jeszcze. No. No już jest zdecydowanie lepiej. To bomba. Spróbuj szybciej. Gotowa? Czekaj chwilę. Widzisz ten mały krzaczek na lewo? Czekaj, na lewo no. No, tam tak odstaje. Gotowa? No. Dawaj, 3, 4. No, dawaj. Teraz jeszcze szybciej. O, dobre przeładowanie, no. Dawaj. O to chodzi. Dawaj. Jeszcze raz. No, jest zdecydowanie lepiej. Co myślisz, Jay? No, jest bardzo dobrze. O. Jak na kogoś, kto nie... Za dużo nie strzelał w życiu. Rozumiesz, o co chodzi? Że jak, stoisz teraz jak teraz, to cię rzuca, widzisz? Lata ci to. Nie może się tak zaprzeć, ale kiedy się właśnie zaprzesz na tej nodze i się bardziej... O, masz teraz pozycję strzelecką, to możesz się bardziej wkręcić w to strzelanie, patrz. Nie rzuca to, widzisz? Dobra, sprawdzimy to, czy to się sprawdzi przy czymś większym. No, to nie koniec zabawy, moi drodzy. Wziąłeś to? Stary, ja mam tu wszystko. Nie no, tobie jej ręce urwało. No nie, to nie. Miałeś kiedyś coś takiego? Nie. To masz. No, podnoś. Teraz tak. Przeładuj sobie to, wyjmij magazynek, dobra. I z tyłu właśnie masz taki ten. Pociągnij za to. Pochyl się. I celuj teraz tego niżej. Jak będzie... No. O kurde, widzowie, szybko poszło. Dobra, okej, okay, przeładuj. I teraz do oporu. No kurde, jakby ktoś tam stał, to by 30 kul w niego wleciało. Jeszcze raz.
Dobra. Wstrzymaj ogień. Teraz zobaczymy, jak dobra jesteś. Poczekaj. Przeładuj, moi drodzy. Być albo nie być. Teraz masz szansę, żeby mnie zabić, moi drodzy. Jeżeli to wykorzysta, to wszystko jasne. Zobaczymy. Czekaj, czy by jej ojciec zmarnował taką szansę. Celuj mi między nogi! O! O, widzowie. O, przeszła kula, widzieliście? Dobra, chyba daje radę, nie? Dała radę, jest dobrze, moi drodzy. Jest bardzo dobrze. Czujesz ten luz tym? Mm. O to właśnie chodzi. Super. Może ci się to przydać. Nie wiemy, w jakiej sytuacji będziemy. Pokaż tego twojego gloka. Dobra, moi drodzy. Dobra, jest git. Wszystko mamy klasę w nim. Zrobimy jeszcze takie coś. Poczekaj. To ci się przyda. Mm-hmm. Masz. Weź go. Dobra, przynajmniej teraz nie będzie tyle hałasować. I słuchaj, schowaj to pod siedzenie w samochodzie. Dobra. Gdyby coś się miało innego dziać, miej to na uwadze, że masz go wyciszonego i możesz wtedy szybciej dać dyla. Dobra, co? Co wy na to, żeby trochę odpocząć i pojedziemy do mnie do domu? Dobra? Czy jedziesz z nami jeszcze? Tak. No. No dobra. Zostaniemy tam dzisiaj. Dobra, to może do bagażnika tutaj. Siadaj. Co, jesteś dumny? Nie no, dobrze, bardzo dobrze, o to chodzi. Mam być dumny, no tu chodzi o twoje bezpieczeństwo, nie? Tak, ale wiesz. Nie no, dobrze ci poszło, no. To super, cieszę się. Ale tak szczerze. No. Strzelałaś kiedyś? No strzelałam kiedyś. No właśnie. Ile razy? No jak już mówiłam, 2 razy. Wy, moi drodzy, ocencie, czy to wygląda na 2 razy. Ja mam mieszane uczucia. Ale muszę to posprawdzać jeszcze w jakiś sposób wszystko. Dobra, ten Jay lubi mnie prowokować. Co? Lubi on mnie prowokować na taki teren. Aha. Patrz, no, ale nie no, ten samochód. No nie. Będzie płacił za naprawę. No, albo za kasację. No, albo za kasację. Trzymaj się! O Jezu. Co tak ciemno, cholera? Nie wiem. Nie wiem. Kurde, jakoś ciemno jest, widzę, w tym domu. Nie wiem, jakoś dziwnie. Może korki woli, jakieś przepięcie było czy coś, nie? Właśnie nawet światło się nie da włączyć. Tutaj normalnie było. Tak. Jay! Jay, stary, z tyłu domu powinny być korki. Dobra, idę sprawdzić. Można je włączyć? Ale wiesz, to dziwnie wygląda, bo nawet na mieście nie ma żadnych lamp. Nie, może coś jest nie tak. Może po prostu wybiło. Zobaczmy, czy jest okej. Okay. Dobra, ej, to może usiądźmy. Jay zaraz włączy prąd i wszystko będzie okej. Okay. Słuchaj, Dwayne. No, co tam? Bo do mnie mój tata napisał. Twój ojciec? Co? No, że mam na ciebie uważać i żeby nie spędzać z tą czasu i najlepiej, żebym nie przyjeżdżała do twojego domu. Do mojego domu? No. O kurde, widzowie! Emily, wychodź szybko! Jay! Jay, kurde, gdzie jest Jay, widzowie? Gdzie on jest z domu? Za domem? Jay, cholera! Kurde, gdzie on jest? Emily, wyłaź z domu! Moi drodzy, coś jest nie tak z tym domem! Jay, gdzie jesteś, jest Jay? Czemu nie włączaj no tych pieprzonych korków! Gdzie jesteś? Cały? Wstawaj! O cholera! Dom się pali, Jay! Szybko, dawaj! Trzeba Emily zobaczyć, czy jest cała. Jesteś... O co chodzi? Emily! Emily! O cholera! Emily! Jesteś cała? No, jestem cała, ale... Bierzcie auto, szybko! Auta, bierzcie stąd! Lery jasnej, co tu się bierzcie stało? Bierzcie auto! Na dół! Kurde! Jesteście cali? Ja pierdzielę! Co to k***a miało być?